Witam Was, kochani, serdecznie. Dostałam paczuszkę z chemii. Czy niemiecka, to ja nie wiem. Taka, wiecie, łączona trochę. Wszystkie te rzeczy, powiem tak, skończyły mi się w domu. Kilka zamówiłam tak na wyrost. Dostanę jeszcze dwie paczki z chemii. Ale takie, mówię Wam, podstawowe rzeczy, które się u mnie kończą i które się u mnie sprawdzają. Po prostu przetestujemy też inne. I co? I zaczynamy, bo dość sporo tych produktów. Nie będę Wam mówić cen, napiszę Wam przy każdym po prostu produkcie, ile kosztowało. I tak na szybko. Cleaver, inaczej mój Oxygel, do prania proszek, wybielający, tak mówią. Ja go używam jako zwykłego proszku do prania. Dwie szczoteczki, jedna dla mojej Julki, żabka trzymająca szczotkę do rąki paznokci i druga taka kuchenna szczotka w kolorach wiosny, seledyn, pomarańcz, moje podstawowe kolory. Ścierki, tu są z mikrofibry 5 uniwersalnych, 5 zmywaków, ja tylko takich używam raz w tygodniu, nieraz nawet dwa razy w tygodniu zmieniam, bo to bakterie, ale używam i zmieniam. Na spróbowanie Wiledy 5. Nie 5, 4. O, myślałam, że 5. No trudno. Uniwersalne też, tylko widzę, że one już są z takiej. Ja to nazywam papierowe. Wiecie, takie tu typowo jednorazowe. Jak pociągniesz, to się rozrywa. No zobaczymy, jak się u mnie sprawdzą. Nie mam miejsca, jest sporo tego towaru. Żel. Kalgon w płynie do pralki. Pokazywałam Wam ostatnio, co kupiłam, i tak nie mogłam się pozbyć tych tabletek też takich. A la Kalgon, no u mnie się nie sprawdziły, zobaczymy, jak się sprawdzi żel. Ja jestem shopem praczem, ja piorę co drugi dzień, więc w pralce, więc no zobaczymy, czy się sprawdzi. Na spróbowanie, ja zawsze używam kwadratów albo prostokątów gąbek, a teraz wzięłam na spróbowanie okrągłą. Ciekawe, jak w moich dłoniach się sprawdzi, zobaczymy. Tu mam paragon, ale jest tak, słuchajcie, no wylał. Był otwarty oksyżel i po prostu wysypało się połowa. Poczekajcie chwilę. O, już. I po prostu wszystko jest w tym proszku. Zobaczcie, no kryszy się z niego. Do czyszczenia toalet. Oczyszczę na toalet, tak, WC-kaczka po polsku. Dalej, płyn do płukania z niemieckiej chemii. Zobaczymy. Olejek do opalania. Niedługo wyjeżdżam. Więc olejek, jak znalazł, to jest taki lekko brązujący. Ja nie będę tego dużo używała, bo ja mam dość podatną skórę na wszelkiego rodzaju barwniki, więc zobaczymy, jaką mała ilość się sprawdzi. Też na spróbowanie, też z niemieckiej chemii. Rolon antybakteryjny, zobaczymy. Zwykłe proszki na proszki, tak, wszystkie zwykłe worki na śmieci 60-litrowe. No jak wiecie, zamawiałam, to po co mam potem chodzić do sklepiku osiedlowego i kupować, jak już wszystko miałam w jednej paczce, kurier przyniósł. Mydło do rąk z pompką. Tu dalej. Kamień i rdza do toalet i do wanny, do prysznica oczywiście, bo wanny nie posiadam. Środek czyszczący drugi, Kalgon, zobaczymy, jak się sprawdzi ten i jak ten. Następny płyn do płukania tkanin. Jeszcze jeden płyn do płukania, ten to już wiem, że już będzie mi się na pewno podobał, bo czarne i no jak te moje złote orchidee, czarne orchidee, Lenor, tak. I kupiłam proszek. Mówiłam, nie zarzekałam się, co prawda, ale mówiłam, że ja nienawidzę tych dużych proszków, ale słuchajcie, tu jest 3 kilo i chyba prawdopodobnie, tak sobie przypomniałam, że dałam za niego 9 zł, więc po prostu się skusiłam, a połowę oddam mamie, więc no cóż, chcieć więcej. I słuchajcie, na koniec zostawiłam sobie, to jest mop, to jest wkład do mopa, tylko ja nie doczytałam, albo nie było napisane, no myślałam, że wkład do mopa, to wiecie, no mop wielkości tego. Więc wielkość powinna być taka, no a to nie wiem, na jakiego mopa dla Barbie. No albo się oszukałam, albo oni mnie oszukali, zaraz się wszystko wyjaśni, jak sobie sprawdzę. Także tak, ja się z Wami żegnam za wszystkie zakupy.
zapłaciłam. Nie powiem Wam, bo akurat na cenie jest rozerwany paragon, ale tak jak mówię, zaraz Wam obrobię filmik i po prostu powpisuję, co ile kosztowało. Co ile kosztowało. I co? Ja się z Wami żegnam i do jutra. Pa, pa, a ja idę sprzątać.